Witam w kolejnym odcinku serii Dead Space, bodajże 15, o ile dobrze liczę. W poprzednim odcinku dostaliśmy się na pokład statku wojskowego, który raczył się rozbić oczywiście o Ishimurę. No i trzeba się rozejrzeć, cóż tu chcą od nas. Mikrojądro trzeba znaleźć. Widzę, że droga spora przed nami. Albo się nie znam na tej mapie. Dobra. Każą tu iść, ale ja bym chętnie obadał tą baterię. Ewentualnie tę baterię. Aha. Czyli jej się nie da wyjąć, bo tutaj to jest za wadza. Okej. Okay. Jezu. Własnego cienia się przestraszyłem. Znaczy będzie dobry odcinek. Umieszczenie. Ładunkowe? Tak. Otwieraj. Ale rozpierdol. Zakładam, że jakiś nowy rodzaj potworów tutaj będzie. Panowie, wstaniecie, czy tak? Leżakowanie. Pierwsza skrzyneczka i ostrza. Widzę, że będzie zabawa. Przesuwanie. Spoko, wezmę ich na klatę. Jeszcze ta skrzyneczka mnie interesuje. Mam pociski. Czyli tak wychodzi, że jak się ma określony typ broni na wyposażeniu, to gra odpowiednio dba, żeby te pociski były w miarę dostępne. Tak czuję, że chyba to przesunę na początek. Was dziwne, że jeszcze nic nie wyskoczyło ciekawego. To popchnąć, pociągnąć. U, coś tam jest. To już mi tutaj. No jeszcze nie mogę przejść, człowieku. Schudłbyś. Aha. Pociski. To fajny drop. Tak, tak. Coś tam tupta sobie. Czyli ja bym to wziął. Raczej tak. Tam i tak już nie trzeba iść, to sru mi tam. To pewnie trzeba przyciągnąć. Albo i nie, bo się nie da coś. To co? Pchniemy? Dopchnę to na lewo jeszcze. Aha, nie da się. Okej. Okay. Bo jak to przepchnę, to tędy przejdę. Dobra. To bym do siebie pociągnął. Tylko to chyba trzeba jakoś z boku. O! Tak troszeczkę przynajmniej. I lecimy na Szczecin. Okay.
tak. To rozumiem, że ci tak zwani szybcy. O kuźwa. No ten trochę mnie zaskoczył z lewej. Wezmę karabin. Apteczka się przyda. Paliwko. Po co to było przesuwać? Jest możliwość to przesunę, co mi? A, proszę. Czyli ewidentnie zachęcają, żeby korzystać z tego. No to korzystajmy. Czyli tu na lewo. Pójdziemy na prawo. No dzień dobry, dzień dobry. Trzeba przyznać, że jak podejdą blisko, to są niemili do walki. Ciekawe, jakby ich podprowadzać pod to coś. Dobra. Pomieszczenie z torpedami. Zawalone. Dobra, kolega już schizy coraz większe ma. Dobra, zobaczę ten karabin jeszcze. Tu bateria do wyciągnięcia po coś. Chyba najpierw się rozejrzyjmy. Ciekawe, czy tą skrzynkę się da rzucić. Da się. Dobra, z apteczki to na bieżąco skorzystam. I tak jestem zapchany w skrzyneczce, co? Kolejne ostrza, kurde. Srają tymi ostrzami, że... Może do przesady. Wreszcie naboje normalne. Isaac, I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. It's a mess here. These poor bastards didn't stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Dobra, jako że tu będzie duża winda. Tak przynajmniej pisali. To lepiej wziąć tą piłę. Co tutaj mamy? Pociski. O, nie mam miejsca na pociski. O chuj. O, powaliło ich. Dobra, wywalę. To. Dobra. Sejwik obowiązkowo. Cóż my tu mamy? Czyli tu każą iść, a mnie zachęca pójść pod prąd jak zawsze.
pomieszczenie ładunkowe. Otwórzmy z ciekawości, żeby zobaczyć, że nic nie zobaczymy. Dobra. Otwieraj i my. Nie zamieniaj go, kurde. Już zdechłeś? O matko. Czyli co, może tą baterię przełożę tam? Coś tu jeszcze ciekawego? Aha, ta bateria w ogóle wybuchła. To chodź, kotek, tutaj. Przeładowany, przeładowany. To jadymy. Mr. Clark, I need to speak with you. My name is Terence Kine, Dr. Kine. Listen to me. There isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Ciekawe. Czyżby jakiś wybór był? Do zbrojowni. Zbrojownio, gdzie jesteś? Dobra, obadamy prawą stronę najpierw. Mam mało miejsca, ale... No właśnie. Ale paliwo wlazło. Nie da się podnieść. Za dobrze by było. Przypuszczam, że to będzie fajnie. Siema, siema. A, ja stazy nie mam. To sobie wezmę jedną. Widać, że kolesie przez drzwi nie potrafią przechodzić. To miło. Można trochę mechanikę gry wykorzystać na swoją korzyść. Umie. Może z tego miotacza skorzystam. Chodź, ojciec. Rozgrzejemy cię. Boże, jakieś achievementy wpadają. Niesamowite. Coś czuję, że
całe paliwo poleci na tą zabawę. Dobra, to się wybawiłem. Co, koleś tu przyszedł i się schował? Hehe. Nie ze mną takie numery. Brunner, czy jak to tam się mówiło. No proszę, paliwo się skończyło. Paliwo uzupełnimy. Że co? Chcieli się rozerwać. Dobra. Pozbierajmy fanty z okolicy. Jeżeli jakiekolwiek tu są. Tu są. To coś fajnego. Węzełek, jak żeby inaczej, przygarnę. Zamiast zanim z warsztatu skorzystam, zobaczmy. O, dziennik audio. This is Commander Cadigan. We have hostiles on board. This is not a drill. Hostiles are alien. Repeat, alien and extremely dangerous. All personnel have weapons ready and fire at will. No obcy są, obcy. Dziewiąty pasażer Nostromo. Strzelnica, po cholerę mi to strzelnica. Nie naliczają naboi, to można postrzelać. Pytanie tylko, czy się w głowę strzela, czy gdziekolwiek. Uuu. Jakieś nagrody dają. To jeszcze raz. Uj, nie trafiłem. Już myślałem, że żadnej nagrody nie będzie. Rozumiem, czyli to chyba za każdym razem level rośnie. Kuźwa. Jedna pomyłka i bez nagrody. No dobra. Się udało. Apteczka gratis. Fajnie.
Za pierwszym razem. Rubinowy półprzewodnik. Będę bogaty. Mój Boże. Chyba ostatni level teraz. O matko. Ale panika. Dobra, dobra. Ale do przejścia. Tak, pierwszego już nie trafiłem. Swoją drogą, czy tu się da broń zmienić? To żebym ja wiedział. Chyba karabin będzie lepszy. Oh yeah. I węzełek. Dobra, to chyba już... Ta, od nowa leci. To niech się walą. I to spoko, spoko. To idziemy zainwestować węzełek. W coś. Może w ten karabin? Dobra, jeden węzełek na jakieś tajemnicze dziwi zostawię. Uj, ale bym się wtegował. Tutaj trzeba świat ratować, w ogóle ludzi uciekać. A ja się na strzelnicy bawię. Kolega zaraz pewnie się zamieni w coś. Izba chorych. O, będzie ciekawie. U, jakiś panikujący laser. Domyślam się, że trzeba go stazą potraktować. Ciekawe, gdzie go się wyłącza. Tam co jest? Aha. Nie mam miejsca. Czy tu po drodze był jakiś magazyn? Nie kojarzę. Kurde. Dobra. Walimy to stazą. I liczymy, że... No siema. Aha. Nóżkę straciłem. Tak się zastanawiam, czy strzelnica mi przepadła, czy... Nie, nie przepadła na szczęście. Człowiek sprytny pójdzie do przodu i się wycofa. O, jaki ty szybki jesteś rzeczywiście. Mogłyby się te drzwi otworzyć. No, kolega jeszcze coś chciał ode mnie. Naładuję sobie tą stawę. Jak mogę.
Tylko pytanie, czy... Nie, no tak, mogę iść na lewo. Ja chcieć magazyn. Do koszar? Ta lecznica była taka mała? Jakiś hałas. No się ma. Tak, tak. Już rozerwał się. To nieźle mnie odrzuciło, trzeba przyznać. Kurczę, węzełek w takim miejscu. Miło. Widzę, że już zaczynają rozdawać do karabinu pulsacyjnego amunicję. Może warto się nim w końcu zainteresować. Jak tak szczodrze obsypują. O, sejwik. Miło. Tylko nic nie mogę podnieść. Amunicję też już się zapchałem. No dobra. To sejwik i jeszcze troszeczkę przejdę, kawałek. Trochę czasu na tej strzelnicy spędziłem, czyli dalej koszary. Piękna, prosta, skrująca zabawę na koniec odcinka. Dobra. Dajmy się porwać temu fanowi. A tu co do takiego? Dobra. Uleczmy się. Bo czuję, że tu będzie fajna zabawa. No siema, siema. No nie mów, że ty to obchodzisz. Taki sprytny jesteś? Fajni jesteś, no dobra. Aha. Możesz się odwalić ode mnie? Muszę przyznać, że taki sobie ten karabin. Trzeba przyznać, że trochę śmiga tego badziewia. O, w końcu wybuchowi są. Tylko nie wybuchnij przy mnie.
Okej. Oczywiście, czemu nie? Musisz rozerwać przy mnie się. Dążę apteczkę wziąć. Chyba trzeba będzie większą apteczkę jednak. Może zdążę. Dobra. Matko Bosko. Więcej was matka nie miała? Ty się jeszcze telepiesz mi tu? Cieszę się bardzo. Nie powiem, żeby to była jakaś super walka. Tyle co amunicji straciłem, to normalnie szkoda gadać. Pozbieram fanty. Jakiś sejwik i kończymy. Ojejcie, magazyn. Niesamowite. Sprzedaj, sprzedaj. Ostrzero spruwacza. Siomi stąd. Kupimy energii trochę. I trzy węzły. O co? Pociski do karabinu. Dziennik tekstowy. Bardzo ciekawe. Zobaczmy, co tutaj jest za drzwiami. Muszę się po ten schemat wrócić, póki pamiętam. Zrobię to za pamięci. Po następnym odcinku zapomnę. Gdzieś przy tym laserze jakimś, o, przy okazji mogę pozbierać, co się nie udało poprzednio. Dobra, to mamy save'a, zaraz tu przyjdę. To były te lasery? Te. A schemat tutaj. Okej. Okay. I tu mamy save'a. Można zakończyć ten odcinek. Dzięki zatem za oglądanie i zapraszam do następnych.
odcinku z tej serii. Hej.